Dzień dobry, biało-niebiescy kibice. W kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi razem ze mną Mateusz Matras. Zgodnie z waszymi preferencjami zgodził się wystąpić w naszym programie. Cześć Mateusz. Witam, witam. Alias Matrix, tak jak mówią na ciebie w szatni. I oczywiście nie mogę nie dodać, że bohater tego, że Stal nadal gra w Ekstraklasie. Chyba najbardziej zapamiętany moment tamtego sezonu. Twoja bramka w doliczonym czasie gry ze Śląskiem Wrocław. Nie, no wydaje mi się, że troszeczkę za bardzo poszłaś po bandzie. Wydaje mi się, że cały zespół zasłużył na to. No, ta moja bramka to jakby tylko była taka, że mieliśmy jakby w 100% w tym meczu akurat, ale myślę, że wszyscy pokazaliśmy, że zasługujemy na tą grę. To z pewnością. Dzięki temu między innymi możemy dzisiaj tutaj parę pytań rozwinąć. Gotów na ogień pytań? Pewnie, chętnie odpowiem. No to zaczniemy od pytań dość ogólnych i wracamy troszeczkę w przeszłość. Zaczynamy od twojego dzieciństwa. Jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z piłką nożną? Jak się zaczęła? No wydaje mi się, że wszystko zaczęło się w Ornatowicach. Brat trochę wcześniej zaczął chodzić na gwarek. Ja gdzieś tam cały czas trzymałem się z bratem i tam jakby z jego ekipą, więc pewnego dnia chyba, jak dobrze pamiętam, mówili, że idą na trening, że jakby roczniki są połączone, więc mogę spróbować. Także poszedłem z nimi i od tamtej pory jakby kontynuuję. No to teraz twój piłkarski idol z dzieciństwa? Masz taką postać? Piłkarski idol? No, ogólnie jakby cały klub Bayern Monachium. Wtedy byłem mocno jakby gdzieś tam takim zapalonym fanem tego klubu, ale tak z zawodników jakby personalnie to najbliżej, najbardziej podobał mi się chyba Zidane. Zidane. Kolejne pytanie jest właśnie o pytanie o klub spoza Ekstraklasy, któremu kibicujesz. Czy do dzisiaj jest to Bayern Monachium? Tak, tak, no zdecydowanie Bayern. Kolejne pytanie również o jeden z ulubionych klubów, ale tym razem z Ligi Angielskiej. Czy w Premier League jest taki? No, tak typowo nie ma, ale powiem szczerze, że najbliżej mi teraz do Manchesteru City, bo wiadomo, jest tam trener Guardiola. Fajnie grają, także podoba mi się jakby ich styl gry. Rozumiem. Czy twój ulubiony obrońca jest taki aktualnie, który grał i na którym starałeś się lub starasz się dalej wzorować? No, my też jakby pozycją patrzę tak typowo. No, wydaje mi się, że najbliżej personalnie, tak personalnie, no już powtarzam, ale wydaje mi się, że taka osoba, taki zawodnik, do którego mógłbym się przypodobać, czy tam porównywać, to jest Van Dijk. No, silny, super stoper, także na ten moment wydaje mi się, że jeden z najlepszych stoperów. To teraz odchodzimy trochę od boiska, ale tego, co jest po tym, bo jest pytanie, co najbardziej lubisz zjeść po meczu? Oj, no za dużego wyboru nie mamy. No wiadomo, są posiłki zamawiane do szatni gdzieś tam po meczach w klubie, także najczęściej jest to pizza, czasami jakiś makaron. Pizza także standardowo. Makaron. 193 cm wzrostu, tak? No, może trochę więcej, bo to jakieś tam są pewnie starsze trochę może dane. Może trochę więcej. No to pytanie, czy zawsze byłeś najwyższy w klasie? No, wydaje mi się, że tak. No, z tego co pamiętam, to zawsze gdzieś tam byłem w czołówce. No, w tych pierwszych, początkowych klasach dziewczyny, wiadomo, były wyższe, ale później no chyba już zawsze praktycznie jeden z wyższych. No to teraz zapytamy o rozrywkę, bo kibice chcieliby wiedzieć, czy grasz w gry komputerowe lub na PlayStation, a jeżeli tak, to w co najczęściej? No gram. Zdarza mi się grać jakby. Ostatnimi czasy grałem najwięcej w Counter-Strike'a, ale teraz gdzieś tam od roku czy półtorej roku gramy tutaj z chłopakami w Warzone'a. A FIFA? No FIFA to tak okazyjnie, jak zajadę na Śląsku gdzieś tam z siostrzeńcem czy z bratem, to czasami jakiś tam zagramy mecz. Okej. Okay. Masz w Mielcu lub w okolicy jakieś ulubione miejsce, które poleciłbyś innym? No nie, na ten moment jakby nie mamy. No, sami mamy problem z tym, że często żona mówi, że mamy weekend wolny, czy tam niedziela jest wolna, a ja jakby siedzę w domu, nie chcę mi się nigdzie wychodzić, także bardziej z polecenia jakby innych. Czasami nawet jak mamy właśnie jakiś dzień wolny, no to szukamy coś przez tam w internecie, no i jedziemy po prostu i oglądamy, spacerujemy, czy co tam jest do roboty. No i właśnie to było pytanie o Mielec. Pytania ogólne się kończą, więc tym akcentem przechodzimy do pytań głównie o twoją karierę, no ale przede wszystkim właśnie o Stal Mielec. Część z pytań może dość trudnych, ale wiem, że dasz radę. Ostatnie dwa sezony Stal do ostatnich kolejek broniła się przed spadkiem. Czy uważasz, że w obecnym sezonie drużynę stać na osiągnięcie lepszego wyniku?
No pewnie, no, gdybym tak nie uważał, no to, to pewnie bym tutaj nie siedział. No wiadomo, teraz jeszcze ciężko jest jakby mówić o tym miejscu, które gdzieś tam możemy zająć czy zajmiemy, bo tak jak ta liga jest spłaszczona, że dwie kolejki temu byliśmy, nie wiem, na piątym, szóstym miejscu, po dwóch porażkach jesteśmy, nie wiem, na 12 albo 13, także... A możemy mieć dziewiąte, bo również mamy 13 punktów, tak jak miejsce no dziewiąte, dokładnie, więc... No także spokojnie, myślę, że z meczu na mecz musimy patrzeć tylko na ten najbliższy mecz, wygrywać, także tabela nas zweryfikuje na sam koniec, no ale myślę, że jesteśmy w stanie spokojnie gdzieś tam bezpiecznie się utrzymać i walczyć w tej środkowej części. Tutaj takie dość konkretne pytanie. Czy Mielec i Stal Mielec to twoje miejsce na ziemi? Przypomnijmy kibicom, że jesteś tutaj od 2020 roku. To znaczy, no może to nie jest jakby moje miejsce na ziemi tak na jakąś tam dłuższą perspektywę. No teraz grając w piłkę myślę, że dobrze się tu czuję. Jestem zadowolony z tego, jaką mam pozycję w klubie, jak gdzieś tam, no może nie jak tak do końca wyglądam, no ale jakby samo to, że jestem tutaj, po prostu gram, jestem zadowolony, ale docelowo gdzieś na sam koniec no, będę chciał wrócić na Śląsk i mieszkać na Śląsku, także zawodowo, to miejsce na ziemi zawodowe, to myślę, że na razie jest okej tutaj, także jestem zadowolony. Czy któregoś ze swoich byłych kolegów klubowych chętnie sprowadziłbyś do Stali Mielec, a jeżeli tak, to kogo? No nie, myślę, że na pewno kilku fajnych zawodników w innych klubach spotkałem, także między innymi Rafał Wolski, myślę, że to jeden z takich wybitniejszych zawodników gdzieś tam na treningu. No wiadomo, w meczach różnie bywa też kontuzja, ale na treningach naprawdę chyba jeden z najlepszych zawodników. No i w Górniku Zabrze też był Jimenez. Też było widać, że przewyższa wszystkich. Okej. Okay. Pytanie o napastnika. Czy chciałbyś grać jako trzeci na boisku napastnik? Czy chciałbym grać? No wiadomo, w tych sytuacjach, w tych meczach, w których jakby idę na atak jako taki drugi albo trzeci napastnik, no to nie są jakby korzystne dla nas sytuacje, bo zazwyczaj przegrywamy, więc jeśli miałoby to tak wyglądać, to nie, to oby jak najmniej, ale jakby się gdzieś tam trafił taki mecz, że mógłbym od początku wyjść jako w tej roli napastnika, to chętnie bym spróbował. Mm-hmm. Z kim w szatni Stali masz najlepszy kontakt? No, myślę, że ogólnie w kilka osób. Większa grupa, dobrze się tam gdzieś trzymamy, ale taki chyba najbliższy kontakt to mam chyba z Christianem Göttingerem. Czyli pan kapitan, najtrudniejszy moment i najlepszy moment w twojej karierze piłkarskiej? Oj, najtrudniejszy moment. No wydaje mi się, że może to być moment po przejściu z Lechii do Zagłębia Lubin, bo jakby oczekiwania moje wobec jakby tam siebie i tego, że będę grał, gdzieś tam będę trochę się odbuduję, może powiedzmy tak, bo w tej Lechii też było jakby różnie. No wszystko jakby zweryfikował czas, no bo nie pomagałem też jakby drużynie. Czerwona kartka, tam później po powrocie z czerwonej kartki, z tego zawieszenia jeszcze karnego zrobiłem, także no był to ciężki moment. No. No i później już jakby było z czasem coraz gorzej, także to był chyba ten najgorszy moment. A najlepszy moment to... No kilka jest takich, ale taki fajny moment na pewno był w Piaście po awansie. No i zdecydowanie najlepszy moment to chyba był w Pogoni Szczecin, no bo wiadomo, fajna atmosfera, super klub, wtedy ekipę mieliśmy taką konkretną, więc na pewno to był najlepszy czas. No do Pogoni i do Lechii jeszcze wrócimy w następnych pytaniach. A teraz pytanie, czy czujesz się jednym z liderów Stali Mielec? Nie, na pewno nie czuję się. Ja raczej jestem taką osobą trochę skrytą gdzieś tam zawsze z boku, w tle i także tak dobrze jest. Potwierdzam, drodzy kibice, dlatego tym bardziej trzeba docenić to, że Mateusz dzisiaj tutaj odpowiada na wasze pytania. No, staram się jak najmniej gdzieś tam właśnie w tych mediach, w tym marketingu uczestniczyć. Jak na ten moment oceniłbyś swoją dyspozycję na boisku? No, wydaje mi się, że jest optymalnie. No, wiadomo, może być lepiej, ale no, ale tak z perspektywy jakby tego, co było wcześniej, to jakby z meczu na mecz, czy nawet z sezonu tamtego na ten, no, wydaje mi się, że jakby taki w miarę pewniejszy, może jestem trochę bardziej świadomy tego, co ode mnie oczekują trenerzy i jak mam wyglądać na tej pozycji, także chyba czas działa na moją korzyść. To jeszcze nawiązując do tego poprzedniego pytania, kibice są ciekawi, jaki element gry chcesz poprawić aktualnie, a z którego jesteś najbardziej zadowolony? Element gry do poprawy, no to w ostatnim czasie
Dużo takich błędów popełniam, że gdzieś tam nie kontroluję tego napastnika. Właśnie najczęściej jest to w polu karnym. Patrzę, skupiam się na piłce, a gościu gdzieś mi tam wcina się za plecami, także to na pewno jest do poprawy. A z takich tych lepszych, z których jestem zadowolony, to gra w powietrzu. Myślę, że taka gra w kontakcie z przeciwnikiem, to na pewno jest na, no może nie na takim dobrym, bardzo dobrym poziomie, ale z tego jestem w miarę zadowolony. Jesteś jednym z pierwszych zawodników, który w obecnym sezonie podpisał kontrakt, bo wcześniej mieliśmy tylko pewnego właściwie Arka Kasperkiewicza i trenera Majewskiego. Więc pytanie, kto lub co przekonał cię do podpisania kolejnego kontraktu w naszym klubie po zakończeniu sezonu? Nikt mnie jakoś tam mocniej nie przekonywał. No, jakby, tak jak mówię, jestem zadowolony z tej sytuacji, w jakiej jestem. Co najważniejsze, cenię sobie to, że gram, że w miarę jakąś tam pozycję mam w zespole. Także to był taki główny, ten główny powód tego, że od razu się zdecydowałem na przedłużenie. Wiadomo, kusiło mnie tam gdzieś, kusiło. No, miałem takie inne propozycje gdzieś tam powrotu bliżej domu na Śląsk, no ale jednak tutaj jest ekstraklasa, fajny zespół. Myślę, że no i to właśnie tak jak mówię, najważniejsze, że gra mi się dobrze czuję w zespole. No tak jak wcześniej rozmawialiśmy, grałeś w dużo większych, bardziej topowych klubach jak Pogoń Szczecin, Lechia Gdańsk, Zagłębie Lubin, Górnik Zabrze. I tutaj pytanie, czy przed przyjściem do Stali Mielec miałeś jakieś obawy organizacyjne lub finansowe? Finansowe nie, no wiadomo było, że jak jest klub w Ekstraklasie, wtedy to była chyba na pewno Stal była zaraz po awansie, więc jakby organizacyjnie i tak jakby sportowo, no nie wiedziałem czego się spodziewać, no bo wiadomo było, że będzie duża część zawodników nowych, też nie znałem praktycznie tutaj nikogo, znałem tylko Wojtka Lisowskiego i no i Getka, który był gdzieś na testach 10 lat temu w Piaście Gliwice jeszcze, to tak go kojarzyłem, ale go tak naprawdę nie znałem, więc cały zespół był nowy. Ale co ja, jakby, no nie miałem też za dużo do stracenia. W Górniku byłem w takiej sytuacji, że trochę się tam sprawy skomplikowały, trochę się pokłóciłem i musiałem odejść, no bo takie jest jakby, taka jest kolej rzeczy, także a ten, teraz jakby z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że cieszę się, że tak się stało, bo w tym Górniku, tam tak jak mówię, no było mocno zawirowane, więc uwolniłem się z tego wszystkiego i jest dobrze. No to tak jak zapowiedziałam, wracamy jeszcze do tych czasów Pogoni Szczecin i Lechii Gdańsk. Wydaje mi się po tych pytaniach, że dotarli do postu, w którym mogli zadawać pytania do ciebie kibice właśnie z tych klubów. Jaka jest przyczyna tego, że po odejściu z Pogoni do Lechii już nigdy nie osiągnąłeś takiej formy, jaką prezentowałeś w ostatnim roku gry w Szczecinie? Oczywiście to jest subiektywna opinia tego, który to pytanie zadał. Oczywiście możesz mieć swoje zdanie. Nie no, wiadomo. Ciężko jakby teraz stwierdzić mi jest. No jakbym to wiedział, to pewnie bym tego błędu gdzieś tam nie popełnił wtedy. Ale zmiana otoczenia, całkiem inny jakby klub. No wiadomo, Lechia to już były oczekiwania dużo, dużo większe, wielki klub. Tam też jakby przemiał tych zawodników, którzy przychodzili, odchodzili, był naprawdę duży. No wtedy tam była taka sytuacja, że tam było w kadrze ponad 35 osób, więc naprawdę tam się działy cuda, no ale nie wiem, no to ciężko mi jest powiedzieć. No w Pogoni się dobrze czułem, w Lechii też myślałem, że będzie dobrze, ale jednak coś poszło nie tak. To jeszcze jedna kwestia dotycząca Pogoni. Zdradzisz kulisy rozstania z tym klubem? No chyba nic skomplikowanego. No po prostu skończył mi się kontrakt. 3 lata byłem w Pogoni. Rozmawiałem tam z dyrektorem sportowym o przedłużeniu, no ale miałem kilka fajnych opcji, nawet za granicę miałem fajną opcję, no plus później na koniec jeszcze, w sensie może nie na koniec, ale plus później mocno Lechia jakby się właśnie zaangażowała, także wydawało mi się to super kierunek i postanowiłem iść do Gdańska. Podchwytliwe pytanie, biorąc pod uwagę, że wcześniej powiedziałeś, że najbardziej w szatni trzymasz się z Getkiem, ale jak myślisz, jak poradziłbyś sobie jako kapitan drużyny? Nie, nie. To znaczy myślę, że ciężko by było. No ja też nie jestem takim mówcą, więc z tym miałbym na pewno największe problemy. Także o ile myślę postawą na boisku, może czy tam czynami na boisku, może by to nie wyglądało najgorzej, ale te takie jakby motywacyjne przemowy czy coś, to raczej jest u mnie kiepsko z tym. Jeszcze nikt ci nie wróży oczywiście zakończenia kariery, ale jest takie pytanie, czy wyobrażasz sobie zakończenie kariery właśnie tu, w Stali Mielec? Ja tylko tutaj wyciągnęłam parę takich statystyk ciekawych. Jeżeli chodzi o rozgrywki Ekstraklasy,
to masz rozegrane 71 meczów w biało-niebieskich barwach. Więcej tylko w Pogoni Szczecin, 99. I tutaj właśnie chciałam zapytać, czy uda się przebić tą Pogoń Szczecin, jeżeli chodzi o wszystkie rozgrywki, łącznie z Pucharami Polski. Stal Mielec jest na trzecim miejscu, pierwszy Piast Gliwice, druga Pogoń Szczecin, 73 spotkania w barwach Mielca. No fajnie by było. No, to wszystko jest jakby uzależnione od tego wyniku sportowego, który osiągniemy w tym sezonie. Także jeżeli się utrzymamy, będę grał jakby systematycznie, to myślę, że ten kontrakt automatycznie mi się przedłuży i wtedy wszystko jest do pobicia. Także jak zdrowie pozwoli i wyniki sportowe, to bardzo chętnie. No to już mamy jakąś zapowiedź. Podobnie powiedział Maciek Domański w poprzednim sezonie, kiedy nagrywaliśmy wywiad. Ostatnie pytanie mam dla ciebie, kontynuując koniec kariery. Masz już jakieś sprecyzowane plany na to, co mógłbyś robić lub chciałbyś robić, kiedy już nie będziesz wychodził na murawę jako zawodowy piłkarz? Nie, szczerze mówiąc, jeszcze jakby takich już sprecyzowanych planów nie mam. Mam tam jakby kilka takich małych pomysłów, ale myślę, że jeszcze jest czas, także na razie kilka lat chcę się jakby skupić tylko na tym graniu, a to co będzie później, no to zobaczymy. No wiadomo, te wszystkie branże, o których myślę, tak się zmieniają, że nie wiadomo, czy to jeszcze w ogóle będzie modne za te 2-3 czy tam 4 lata, także spokojnie, jest jeszcze czas. No to my z pewnością trzymamy kciuki, żeby tych spotkań rozegranych było jeszcze jak najwięcej. Bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Bardzo. Moim i waszym gościem był Mateusz Matras. Śledźcie nasze media społecznościowe. W komentarzach oczywiście piszcie, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Mamy nadzieję, że jesteście zadowoleni, ponieważ tak jak wcześniej wspominałam, to był też wasz wybór. Jeszcze raz ci serdecznie dziękuję, Matrix. Również dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.